Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć coś na temat nawodnienia organizmu. Oczywiście bardzo dużo mówi się na ten temat, żeby pić wodę i pić wodę i pić wodę, żeby organizm nawodnić. Nie jest to wcale takie oczywiste, ani nie jest to też takie może nawet i proste. Otóż tak, pierwsza sprawa, bardzo często myli się, lekarze też to robią, mylą. Objawy danej choroby z, z, z odwodnieniem organizmu. Inaczej mówiąc, jeżeli powstają u kogoś objawy danej choroby, może to być wynikiem braku nawodnienia albo złego nawodnienia, braku wody w organizmie. Wtedy najczęściej lekarz stwierdza jakąś chorobę przewlekłą, taką czy inną, np. astmę. No, i zaczyna się leczenie. Leczenie, który, które nie ma końca. Dlatego, że jest to wtedy choroba przewlekła, jest to choroba z autoimmunoagresji albo cośkolwiek innego. No i się leczy, leczy, leczy bez końca. Wielokrotnie w takich przypadkach wystarczy nawodnić organizm i choroba znika. Nawet ta uleczalna. Oczywiście nie można powiedzieć, że woda jest lekiem na wszystko. Że woda w ogóle jest lekiem, ale praktyka lekarska i praktyka terapeutyczna wskazuje na to, że y, zastosowanie odpowiedniej y, y, wody, pitej w odpowiedni sposób, do czego za chwilkę y, dojdziemy, w wielu przypadkach może spowodować wyleczenie nawet choroby tak zwanej nieuleczalnej. A więc co tutaj zrobić? No właśnie, żeby nawodnić dobrze organizm, trzeba pić wodę, koniecznie wodę z solą. No tak, i już słyszę tutaj e, zdania, no jak to jest, przecież sól wstrzymuje wodę w organizmie. Tak, i o to nam właśnie chodzi: żeby wstrzymać wodę w organizmie, a nie żeby tylko pozwolić jej przelecieć przez nas i polecieć sobie na południe. Z północy na południe, od góry w dół, tak jak widzimy mapę, często tak mówimy. I dlatego jest niezwykle ważne, żeby zrozumieć to, że nasz organizm, i wiemy o tym, że w 75% składa się z wody, że jeżeli mu zabraknie tej wody, on tą wodę sobie weźmie. Czyli kiedy najczęściej potrzeba nam wody, i to sporej ilości. Do procesu trawienia, no wtedy ten organizm sobie tę wodę weźmie na 100%. Skąd ją weźmie? Weźmie ją stąd, gdzie jest mu w zasadzie najmniej potrzebna. Gdzie jest mu najmniej potrzebna? Najprawdopodobniej to jest w jelicie grubym. Co się wtedy dzieje? Odwodni się jelito grube, odwodni się y, zawartość jelito grubego i mamy zaparcia. Tysiące, tysiące ludzi cierpi na zaparcia, i chodzą do lekarza, i chodzą do zielarza, i chodzą gdziekolwiek do apteki, i chcą coś na zaparcia. Te zaparcia są zjawiskiem strasznym, dlatego że my ewakuujemy zawartość naszego jelita grubego zbyt rzadko. To jest samo w sobie z ogromnym problemem. Z czego też nie zdajemy sobie sprawy, yy, dlatego że yy, zaleganie kału w naszym mielicie grubym powoduje to, że doprowadzamy się do katastrofy zdrowotnej i wielokrotnie cierpimy z tego powodu, leczy się na nas na zupełnie coś innego, a tu trzeba tylko pozbywać się kału. Yy, jest to zupełnie inny temat. Oczywiście, ja to o tym mówię teraz, dlatego że. Wypicie odpowiedniej ilości wody, do czego za chwilkę dojdę, powoduje to, że nawodni się nasz organizm. On nie będzie musiał sobie wody wyciągać w cudzysłowie z jelita grubego. Mamy prawidłową funkcję jelit, z jelitem grubym na czele. No i jest cały organizm jest oczyszczany tak, jak jesteśmy do tego stworzeni i nie tworzymy sobie. Poważnego y, zatrucia organizmu toksynami, które wchłaniają się w braku właśnie wody, wchłaniają się z, z jelita grubego do naszego organizmu. Y, no i teraz tak, tak jak powiedziałem, jak się nawadniać? No, przyjmuje się, że powinniśmy wypijać około 30 ml wody na 1 kg masy ciała. Ktoś waży powiedzmy 80 kg. To wypijać powinien około 2,5 litra wody dziennie. Zakładając, że jedna szklanka wody to jest mniej więcej 250 ml, no to w, w, w takiej objętości 2,5 litra znajdować się powinno 10 szklanek wody. 10 szklanek. Tak to wygląda. Dla wielu ludzi jest to niełatwe zadanie. Ja to rozumiem, ale. I jeśli ktoś się do tego naprawdę przyłoży, to y, efekty nawodnienia, szczególnie u osób, które chorują na coś, czasami wywołują skutki bliskie y, no, cudu medycznego. Konieczny jest sól. Ja sól mam w takim pudełeczku. O, proszę bardzo. Tutaj jest sól Kłodawska z Kłodawy naszej polskiej. Y, to jest sól. Kopalniana to jest bardzo ważne. To jest sól pochodząca ze złoża, które ma 250 milionów lat to było może kiedyś. To jest sól taka sama jak sól himalajska. Dlatego ja jednak polecam naszą polską sól. Mamy ją, mamy ją pod dostatkiem i jest równie dobra. I parę słów teraz na temat tej soli. Otóż ja stronie od tego, żeby mówić sól, wolałbym, żebyśmy mówili, że to są minerały z solą. Bo nam o tą sól tak bardzo nie chodzi, nam chodzi o minerały i inne jeszcze substancje śladowe, które w tej soli są tutaj zawarte. Sól kłodawska Występuje w dwóch odmianach biała i taka różowa też, z tym, że tak jak mi powiedzieli fachowcy, którzy się na tym znają, ten różowy kolor soli nie pochodzi od jakichś zanieczyszczeń, tak jak niektórzy to mówią nie pochodzi od zanieczyszczeń żelazem ani niczym takim to jest po prostu tak się złożyło, że. Matka natura krystalizując tą sól, skonfigurowała jej strukturę krystaliczną w taki sposób, że pod wpływem światła odbija światło i daje taki różowy kolorek, lekko różowy, ale to nie oznacza, że sól ta ma coś, co powoduje, jakąś substancję, która powoduje, że jest ona różowa. No i właśnie. Teraz mamy zastrzeżenia takie, że no jak to, przecież sól wstrzymuje wodę w organizmie. Tak, wstrzymuje i o to nam chodzi właśnie, żeby ta woda nie przebiegała przez y, y, nasz układ pokarmowy z góry na dół, z północy na południe, tylko żeby zatrzymała się w naszym organizmie, nawodniła go. Jeden z lekarzy irańskich, o którym sobie jeszcze później powiemy, dr Fereydon Batmangelicz, Pokazał właśnie, że jakkolwiek nasz organizm składa się w 75% z wody, mniej więcej u dziecka a małego to jest jeszcze więcej, to właściwe nawodnienie może się odbyć tylko wtedy, kiedy dodamy do wody, którą pijemy, odrobinę soli. Ta sól, tak jak powiedziałem, jej głównym składnikiem jest oczywiście NaCl, czyli zwykły chlorek sodu. Taki, jak znajduje się w normalnej, zwykłej soli w supermarkecie, gdzie wszystkie inne substancje zostały z tej soli usunięte. I to jest ogromny błąd, bo nam potrzebne są te substancje, które z soli właśnie zostały usunięte. To właśnie są te minerały i inne, tak jak powiedziałem, substancje śladowe. Dlatego wolę mówić, że to są minerały i substancje śladowe z solą. Jeżeli byśmy, czy jest teraz oczywiście dyskusja, no, że sól podnosi ciśnienie, nie podnosi. Tak jak badania wiele, wiele lat temu już wykazały, u osób, które mają normalne ciśnienie krwi, stosowanie soli nie ma żadnego wpływu na ciśnienie krwi. Żadnego. Te badania były powtarzane. Te badania są oczywiście osiągalne na internecie. Ktoś chce, może sobie je zobaczyć czy poczytać. Ja tylko mówię, że to jest mit, który w pewnej części być może jest prawdą, dlatego że jeżeli my weźmiemy tylko samą sól w postaci NACL, to rzeczywiście nadużycie tej soli może dla nas się źle skończyć. Natomiast jeżeli bierzemy minerały z solą. To jest to sytuacja dużo, dużo lepsza dla nas. Przy czym oczywiście tej, tej, tych minerałów jest tam ułamek procenta i ktoś powie, no tak, ale przecież tam jest tylko tego y, pół procenta czy coś takiego. Tak, ale nam właśnie o te pół procenta chodzi, a nie o 99,5. To jest też istotne, ale dużo, dużo mniej. No i teraz tak przyjmuje się, że około 30 ml wody powinniśmy wypijać na kilogram wagi ciała. Może to jest i prawda, może nie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ważna jest też sprawa dotycząca co to za woda. I nie chodzi tutaj o to, czy to jest woda gazowana, czy to jest woda niegazowana, chodzi o to, czy to jest to woda ustrukturyzowana czy nie. Temat wody będzie tematem oddzielnego filmiku, który zrobię. W tej chwili skoncentruję się tylko na samym nawodnieniu. A więc tak, zagłuszmy, że mamy te 30 ml wody, czyli około 10 szklanek. Do każdej szklanki należy dodać, i tutaj uwaga, szczyptę soli. Wiele osób się pyta, a co to jest szczypta soli? No to proszę popatrzeć, to jest szczypta soli. O, tyle. To jest tyle, ile zmieści się nam między palcami. Wystarczy. Co teraz z tym zrobić? Ech, są ludzie, którzy uwielbiają smak wody z tą solą. Są tacy ludzie, ja do nich należę, którzy nie za bardzo kochają ten smak, ale mówię, są tacy, którzy z tej chwili pokroiliby się za wodę ze, ze szczyptą soli. Można oczywiście to wrzucić. Co ja robię? Ja kładę sobie to na język, o tak, i popijam wodą. Można sobie taką szklaneczkę wypić w każdym momencie, tak długo, jeżeli to nie jest w czasie posiłku. To jest też znowu następny temat. I właśnie, jak powinniśmy nawadniać nasz organizm? Tak jak Państwu pokazałem, szczypta tej soli do szklaneczki wody albo na język i wypijamy całą szklankę wody wtedy, kiedy wstaniemy. Zaczynamy dzień zawsze od wypicia jednej lub dwóch szklanek wody. Ja po nocy wypijam dwie takie szklanki wody. Biorę je ze swojego strukturyzatora, ale to jest inny temat. Dlaczego tak się dzieje? Proszę państwa, wtedy kiedy my śpimy, jest ciepło w lecie na przykład, pocimy się. Pocimy się, ale również oddychamy. Więc począć się i wydychając sporo wody poprzez parę wodną, którą wydychamy, yy, tracimy spore ilości wody. Bardzo dużo bym powiedział wręcz, bo śpimy przez 8 godzin i cały czas ten proces idzie, tracimy wodę. Wstajemy rano, idziemy do toalety, co jest akurat fizjologicznym zjawiskiem, i odwodnieni już po wstaniu z łóżka najczęściej zmierzamy gdzie? Dokąd? Zmierzamy do, znaczy ja nie, ale wielu z Państwa na pewno, zmierzacie do kawopoju. A wiele rodzajów kawy, podobno nie wszystkie, ale wiele rodzajów kawy, bardzo mocno odwadniają organizm. A więc wstajemy odwodnieni, idziemy do kawopoju, pijemy kawę i odwadniamy się jeszcze bardziej, mówiąc: no ta poranna kawa, a może jeszcze jedna i tak dalej. Więc doprowadzamy do tego, że ten organizm staje się jeszcze bardziej odwodniony. W związku z tym po wypiciu tych dwóch szklanek wody musimy odczekać co najmniej pół godziny przed jakimkolwiek posiłkiem. Po posiłku musimy odczekać co najmniej dwie godziny, co najmniej dwie godziny. E, lepiej i jeszcze troszeczkę dłużej, wtedy dopiero ponownie pijemy znowu szklankę czy dwie szklanki wody. I tak robimy przez cały dzień, do wieczora. Yy, niektórzy z Państwa, ja to przetestowałem w ten sposób, jak chcecie, zróbcie takie doświadczenie. Idziecie spać, to przed samym snem wypijcie taką pełną szklankę wody. Zobaczcie, co będzie. U mnie to zjawisko wystąpiło, to znaczy nie wytrzymałem do, yy, do końca. Do rana musiałem stać do toalety. Ćwiczyłem to parę razy i za każdym razem tak było, ale kiedy do szklanki wody dodałem przed snem, dodałem szczypty soli, a może troszeczkę więcej czasami, nie miałem tego problemu. Co to oznacza? No, woda pozostała w moim organizmie, nawadniała. Jeżeli będziemy regularnie to stosować, regularnie nawadniać organizm, wtedy możemy oczekiwać yy, różnych bardzo ciekawych, fajnych rzeczy. Otóż lekarz ten, dr. Fareidon Batman-Gelicz, pokazał, a właściwie zaczął swoją historię z wodą od tego, że będąc w więzieniu. W Iranie, bo był skazany na śmierć, to było za czasów, kiedy władze w Iranie objął Hayatollah Khomeini i zrzucili szacha e, i, i tak dalej. To była ta ich wielka rewolucja. W tym więzieniu wyleczył ponad 3300 osób. Wiecie Państwo z czego? Z żołądka i dwunastnicy. Wyleczył całkowicie. Czym? Wodą. Nic więcej innego nie miał. Co to zastanowiło go, co to się dzieje? Dlaczego tak się działo? Historia jest przepiękna, jest opisana w jednej z książek jego, e, wspaniała historia, ale zainteresowało go, jak to się stało, że ci ludzie wyleczyli się. Jak to się stało, że ludzie, którzy byli w ogromnym bólu, nie reagowali na żadne środki. Po wypiciu dwóch, trzech szklanek wody ból im przechodził. Potem, dopiero kiedy z więzienia już wyszedł, y, oczywiście wyjechał z Iranu i pojechał, praktykował w Stanach Zjednoczonych, zajął się tym tematem i przez ponad 25 lat praktykował to wszystko. A tak jak często powtarzam, dla mnie najważniejszą rolę w terapii człowieka odgrywają praktycy, nie teoretycy, praktycy. Y, I pokazał, że woda ma działanie przeciwbólowe. Mało tego, właśnie pokazał, że z solą pita pięknie nawadnia organizm. Tylko tak, to nawodnienie organizmu nie występuje z dnia na dzień. Od razu mówię. Popatrzcie Państwo, jeżeli my y, mamy takie ilości wody w sobie, a wypijemy, y, bo na przykład mamy 50 litrów wody, prawda? Wypijemy 2 litry wody, no to co to jest? Niewiele. Ale. Jeżeli pomyśleć o tym, że regularne picie wody doprowadzi do nawodnienia, to to trzeba koniecznie zrobić, ale to nawodnienie u niektórych osób nastąpi po tygodniu, u niektórych dopiero prawidłowe nawodnienie nastąpi po miesiącu, a czasami i dłużej. Dlatego to nie jest afera taka, że bierzemy szklankę i już żeśmy się nawodnili. Nie, nie, nie. To sekret tkwi, tkwi w, regula, w regularności. Co jeszcze on pokazał? No właśnie, pokazał niesamowicie ciekawe rzeczy, a mianowicie takie, że leczył nieuleczalne choroby, podając ludziom wodę, czyli ludzie się po prostu nawadniali. A jakie to choroby? No wiele. Wiele chorób, na przykład astma. Yy, na przykład niektóre, niektóre choroby, leczenie tych chorób, tak mu fajnie szło, że napisał oddzielną książkę o astmie i uwaga, o chorobie, która nazywa się toczeń. On toczeń również leczył, podając bardzo duże ilości wody. Oczywiście lekarze słuchający mnie w tej chwili powiedzą, popukają się w głowie i powiedzą: toczeń, choroba z autoimmunogresji, nieuleczalna i tak dalej. Nie jest tak. Jeżeli on na setkach, setkach ludzi pokazał stoczniem, ludzi stoczniem, jak bardzo można im pomóc i wyleczyć, no to trzeba się przynajmniej nad tym zastanowić, tylko ja podkreślam cały czas. To nie chodzi o to, że woda jest lekiem na, na toczeń. Tutaj chodzi o to, że w niektórych przypadkach być może organizm reaguje tak, że lekarz stwierdza taką chorobę, że to jest toczeń, podczas gdy on jest. Odwodniony, no bo jak można inaczej to nazwać, skoro podanie człowiekowi wody wyleczyło go z takiej choroby, a nie tylko takiej. I tak jak powiedziałem, doskonale mu to szło, szczególnie właśnie w przypadku astmy, w przypadku tak zwanego według niego, tak zwanego reumatoidalnego zapalenia stawów, bo on pokazywał, że odwodnienie kolan rezultatem tego będzie reumatoidalne zapalenie stawów. Pokazał również że na przykład miał wyleczenia osób, uwaga, to pewnie kogoś tutaj znowu zaszokuje, ale ze stwardnienia rozsianego. Dlaczego? Dlatego, że on twierdził tak, jeżeli dojdzie do stanu zapalnego wynikającego z odwodnienia, to możemy oczekiwać każdej choroby. Pokazał również, że wzdłuż nerwów płynie woda. To jest skomplikowane zjawisko, on to pokazał, z minerałami. Tylko ona płynie bardzo powoli. I wskazał na to zjawisko, napisał nawet bardzo fajną pracę na ten temat, że jeżeli dojdzie do odwodnienia tkanki nerwowej, powstaje stan zapalny, który z kolei powoduje uszkodzenie mieliny, czyli tej otoczki białkowej, mielinowej, otoczki mielinowej nerwu. Ona zostaje zniszczona i co mamy? Stwardnienie rozsiane. Czy znowu zawsze tak to jest? Pewnie nie. Ale y, osoby, które mają stwardnienie rozsiane, no, myślę, że warto jednak spróbować i tą wodę zastosować. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Tylko na dobre im to wyjdzie. Nawet jeśli w ich przypadku, w niektórym przypadku, gdzie ich przyczyną jest np. borelioza. Albo jakaś inna rzecz, która powoduje zniszczenie tkanki, yy, tej, tej właśnie mieliny, no, to może to nie wyjdzie. A jak wyjdzie? A jak wyjdzie? Nawodnienie organizmu jest czymś niezwykle potrzebnym dla wszystkich, bez względu na to, czym jesteśmy chorzy, czy jesteśmy jeszcze zdrowi. Pokazał również niezwykle ciekawe m, zjawiska takie, że na przykład yy, yy, osoby, które. Które mają właśnie, na przykład astmę, to one wiedzą, że kiedy przychodzi atak astmy, to jest wtedy takie <laughs> osoby z astmą, wiedzą, kiedy ten atak astmy przyjdzie. Wtedy wystarczy szczypta soli na język zaczekać 10-15 sekund, wypić szklankę wody. Potem położyć szczyptę soli na języki jeszcze raz i znowu szklaneczka wody. Czasami to wystarczy, i do ataku astmy nie dochodzi w ogóle. Czasami trzeba wypić jeszcze trzecią szklankę. Na ogół już więcej nie trzeba pić. Mało tego. Pokazał to również, ja to przećwiczyłem, i tu są już setki ludzi, którzy piszą do mnie, czy e-maile piszą, czy w jakiś sposób się kontaktują wtedy, kiedy robiłem takie spotkania z ludźmi, czy na Facebooku. To jest masa, kiedy właśnie wstrzymali atak astmy. Co to w, takich, w takim razie oznacza? Czy czasami wtedy u takich osób ta astma nie jest spowodowana odwodnieniem płuc, powstaniem stanu zapalnego i mamy astmę? No właśnie. Mało tego, tak jak zacząłem mówić, osoby, które cierpią na migrenę, szczególnie panie. Wiele osób, nie może tak, dzisiaj mamy słoneczny dzień, głyśnie słońce. Ci ludzie strasznie cierpią. To jest niedobrze, wymioty, nie można patrzeć na, na, na nic jasnego. Trzeba zasłonić okna, położyć się, spać, żeby to przespać. I tu już naprawdę dziesiątki, setki może osób pisało mi, że rzeczywiście działa. O co chodzi? Znowu szczypta soli na język. Wypić szklankę, wypić drugą, czasami trzecią, i do ataku. No właśnie takiej silnej migreny wielokrotnie nie dochodzi. Czy zawsze nie. Ale rzadko zdarzało mi się, żeby to nie zadziałało. Wtedy, kiedy nie zadziała, to nie jest to wina wody. Wtedy jest inna przyczyna tego i tej przyczyny trzeba szukać. Doktor Batman gelicz pokazał właśnie, że jednym z, jednym z pierwszych objawów poważnego odwodnienia. Jest migrena. Widzicie? Dlatego warto to zastosować, bo tak jak mówię, to tysiące ludzi już skorzystało z jego wiedzy. Ja tylko tą wiedzę przekazuję, to nie ja na to wpadłem, ale chciałbym tą wiedzę przekazać do milionów Polaków, do wszystkich lekarzy. Spróbujcie nawodnić organizm. Jeżeli dochodzi do odwodnienia któregokolwiek organu w organizmie, i tu nie, wie, nie wiemy, i on też nie wiedział, Dlaczego odwodni się ten organ, a nie tamten? Dlaczego odwodnienie nie idzie tak ogólnoustrojowo? Nie wiadomo, podejrzewał, że są to sprawy związane z histaminą, bo woda działa również przeciwhistaminowo. A więc, jeśli ktoś ma alergię na coś, to bardzo często wystarczy mu podać trochę wody, szklankę lub dwie, lub trzy. I wielokrotnie ten odczyn, nawodnić go dobrze, i ten odczyn alergiczny znika. Znowu, czy woda jest lekarstwem na alergię? Nie. Ale woda jest tą substancją naturalną, dla nas niezwykle potrzebną, gdzie jej zabraknie, to chorujemy. Na co? No właśnie, nigdy nie wiadomo. A może na to zachorujemy, może na to, może na to, może tamto. Nie wiem, w każdym razie, nawodnienie organizmu jest. Pierwszą rzeczą, jedną z pierwszych, bo jest ich więcej, kiedyś o tym sobie powiemy, żeby zacząć leczyć kogoś, kto jest chory przewlekle. Co tam jeszcze takiego ciekawego? No właśnie, tego typu działania powodują wielokrotnie poprawę w ogóle stanu organizmu człowieka. Ja widziałem już przypadki, gdzie Hashimoto, nieuleczalne Hashimoto, po dwóch tygodniach, picia takiego regularnego. Naprawdę to się trzeba przyłożyć. Regularnego picia wody doprowadzało do tego, że również Hashimoto ludziom znikało. Czy zawsze tak będzie? Mówię, może nie. Ale my nie wiemy gdzie co jest odwodnione. E, Doktor Gelic zwraca uwagę na to, że jeżeli będzie odwodniona ściana żołądka, a tak się może zdarzyć, będziemy mieli wrzody żołądka. No i właśnie 3300 osób, które wyleczył z, z choroby wrzodowej żołądka, pokazał, że wrzody żołądka, zresztą w tej chwili już wiemy, wrzody żołądka czy dwunastnicy wcale nie muszą być spowodowane bakterią Helicobacter pylori. Bardzo często, kto wie czy nie częściej w ogóle, jest to spowodowane stanem zapalnym ściany żołądka czy dwunastnicy wynikającym z jej odwodnienia. Bo te 3300 osób, które wyleczył wodą, no na to wskazuje. Zresztą to już są w tej chwili tysiące, tysiące innych ludzi, którzy w ten sposób są między innymi leczeni. Bo my wiemy w tej chwili już, że ta sprawa dotycząca Helicobacter pylori już jest leciutko tak zamiatana pod dywan, bo w wielu owrzodzeniach żołądka, czy też, y, 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 czy też y, dwunastnicy, nie stwierdza się obecności helikobakter pylory, a obrządzenie jest. I u tych ludzi pięknie się to leczy. W ogóle, wiecie państwo, jeśli chodzi o jakiekolwiek stany zapalne naszego y, y, układu pokarmowego, przełyku stąd do tamtąd, to leczenie stanów zapalnych błony śluzowej naszego przełyku jest, nie jest łatwym zadaniem. Nie jest łatwe. I z tym się medycyna zmaga, dlatego ciągle sterydy, sterydy i tak dalej, żeby ten stan zapalny leczyć. A tu, a tu czasami trzeba człowiekowi napić, dać się napić wody, nawodnić go dobrze i ten stan zapalny sam minie. Mam na to dowody, dlatego że już kilka osób zgłosiło się do mnie. Z tym, że na przykład w takiej strasznej chorobie, o której też sobie oddzielnie powiemy, jak na przykład wrzodziejące zapalenie jelita grubego, to jest straszna choroba. Po miesiącu regularnego picia tej wody, ale naprawdę oni się przyłożyli, nie odpuszczali, tylko pili ogromne ilości tej wody, po miesiącu można było już odstawić sterydy, nie było bólu, sprawa załatwiona. Stan zapalny znikł. Dlaczego? Bo organizm się nawodnił, ściana jelita grubego się nawodniła. Tak jak powiedziałem, ona jest bardzo wrażliwa na odwodnienie. Dlatego mm -hmm. sprawa tego nawodnienia nie może być niedoceniana lub też nie może być e, usuwana od tak sobie od to tylko woda. E, nie. Tutaj mamy do czynienia z potężnym, potężnym naszym sojusznikiem leczenia wielu chorób, właśnie, Pochodzenia takiego, właśnie nawet z autoimmunoagresji. Przecież dr. Bart Mangelicz opisał przypadek kobiety lekarki, która miała raka piersi. Jeśli sobie dobrze przypominam, właśnie była ordynatorem jednego ze szpitali w Massachusetts, w Bostonie. Boston to jest taka mekka amerykańskiej medycyny. Ona już była w takim stanie, że ona już umierała. Już była w domu, już nie była w każdym, bądź razie, w każdym bądź razie w stanie pracować. I ona przez przypadek zupełny na, na internecie znalazła pracę doktora i, i piła ponad 20 szklanek wody mm, przez cały dzień. A więc to nie od razu, tylko na cały dzień, i sobie piła i piła z tą solą. I chyba po miesiącu czy dwóch, nie pamiętam już dokładnie, ale mniej istotne, pozbyła się nowotworu. Cud? Nie wiadomo. Ale czy dla niej warto było to robić? No, wydaje mi się, że warto. Co jeszcze mogę Państwu powiedzieć? No, trzeba zwrócić uwagę na to też, że co z dziećmi zrobić. No właśnie, i z dziećmi mamy tutaj troszeczkę problem, bo jedna rzecz jest najważniejsza, e, jeśli chodzi o nawadnianie dzieci. Nie podawać wody z cukrem na litość boską, a przecież najwięcej to pompujemy cukru w niewyobrażalnej ilości, właśnie w dzieci nasze. Potem się dziwimy, że, chorujemy, że chorują nam te dzieciaki. No ale może spróbować przynajmniej jakoś tam nauczyć dziecko od wczesnych, wczesnych lat, bo to są rzeczy nabyte. Tego trzeba dziecko nauczyć i żeby dziecko już potem samo piło tą wodę odrobinka tej soli zawsze soli kłodawskiej, a więc nie samego NACL, powtarzam. Ym, oczywiście bardzo ważną rzeczą jest, jest lato, wyjeżdżamy na kanikułę, jedziemy samochodem. Zwracajcie proszę uwagę na to, żeby nie kupować, jeśli można, wody w butelkach plastikowych. Jeśli już, to z konieczności. Ale jeśli tylko możecie, to zawsze wodę należy kupować w butelkach szklanych. Jeżeli już kupiliście w butelkach plastikowych, no bo akurat taka była konieczność, a woda ta poleżała chwilę gdzieś na słońcu, czasami w samochodzie trzymamy, prawda? Samochód rozgrzany, woda nam się rozgrzeje, potem ochłodzi się, a my tą wodę sobie wodzimy, czasami na tylnym siedzeniu, na tylnym oknie. Świeci to czasami niestety jest tak, yy, co nie, nie jest yy, zupełnie przez nas możliwe do kontrolowania, My nie wiemy, jak długo ciężarówka z wodą stała na słońcu zanim została rozładowana. Tego nie mamy pojęcia. Ważne jest to, że jeżeli ta woda już jakiś czas jest w butelce plastikowej, wyrzucić to do śmietnika, kupić drugą, jeśli już a najlepiej mówię, szukać wody, która jest w butelce. No i tak, będzie zaraz pytanie: czy woda niegazowana, czy woda gazowana? Drodzy Państwo, ja nie mogłem kiedyś się napić wodą niegazowaną. Kiedy napiłem się wody niegazowanej, chciało mi się pić. I przez całe lata właściwie piłem wodę gazowaną. Bardzo lubię wodę gazowaną. To jest też, mówię, inny temat, hmm. ale stosuję również tą sól i piję wodę gazowaną. Ale od kiedy zacząłem tą stosować sól, kilka już ładnych lat temu, okazało się, że wodę gazowano, nie gazowaną, niegazowaną, przepraszam, mogę pić jakby nigdy nic. I nie mam takich. Yy, Właśnie odczucia takiego, że się nie napiłem. Także ja w tej chwili popiję raz taką wodę, raz taką wodę. Ważne jest, żeby to była woda czysta. Ale to jest znowu temat innego filmiku. Dzisiaj mówimy tylko o nawodnieniu organizmu. No i teraz będzie pytanie, ok, a co z ciśnieniem krwi? No bo wiadomo, że sól, Podnosi ciśnienie krwi, tak jak powiedziałem, u ludzi z y, normalnym ciśnieniem nie podnosi, natomiast jeśli już ktoś ma nadciśnienie tętnicze, wtedy wielokrotnie to nadciśnienie unormuje się pod wpływem picia tej wody. Jeżeli ktoś ma z kolei niedociśnienie, to jak praktyka wskazuje, i dr batman mówił o tym bardzo szeroko, również dojdzie do tego, że to ciśnienie się wyrówna. Jakie są mechanizmy tego i dlaczego tak to jest? Nie wiem. On też nie wiedział dokładnie. Miał natomiast swoją teorię taką, że jeżeli w naszym organizmie, my mamy y, dla danego człowieka, mamy pewną określoną objętość krwi mieć, to nasz organizm musi się do tej objętości dostosować. Jeżeli w wyniku odwodnienia organizmu, Spada nam objętość krwi, wtedy nasze tętnice, które powinny mieć na przykład taką średnicę, a spadła objętość krwi, to tutaj powietrze nie może płynąć. Więc te tętnice muszą się dopasować do mniejszej ilości krwi. I się dopasują. Ale co to oznacza? No, oznacza, że zawężą światło, czyli przekrój tętnicy się zmniejszy. Co wtedy się dzieje? No, wtedy zmniejszony przekrój, serce pompuje krew i powstaje nadciśnienie. Jeżeli teraz uzupełnimy wodę w organizmie i stworzymy organizmowi właściwe warunki do pracy, on się dobrze nawodni i uzupełni nam również objętość krwi, to objętość krwi w naszym organizmie wzrośnie. Co wtedy zrobią tętnice? No, tętnice muszą się rozszerzyć. A jak się rozszerzą, Wtedy spada ciśnienie tętnicze. Czy to jest taki mechanizm rzeczywiście? Nie wiem, ale dr Batman-Gelicz właśnie to w ten sposób tłumaczył, i praktyka wskazuje, że u wielu osób to się sprawdza. Jeżeli ktoś ma problemy z ciśnieniem, to uważam, że y, powinien y, zastosować tą wodę z solą, ale u takich osób ostrożnie. Powoli, nie śpieszyć się, zobaczyć jak to działa, bo być może to nie jest przyczyną tego nadciśnienia, bo nadciśnienie tętnicze ma wielu ojców, wiele matek. I może to być to przyczyną, może być coś innego, warto spróbować ostrożnie. Oczywiście w takich sprawach terapeutycznych. Najlepiej jest to robić z lekarzem, z tym, że no pan doktor czy pani doktor nie będą z wami stać koło was cały czas. Trzeba swój organizm obserwować, patrzeć, zobaczyć, co się będzie działo. Następne pytanie, najczęściej, które spotykam, to jest to: no, a co z obrzękiem tutaj w okolicy podłudzia i kostek? To samo. Doktor Batman-Gelicz pokazał, że tego typu obrzęki również znikały. Po piciu wody z solą, ale on to robił w warunkach klinicznych czy w swojej przychodni, gdzie no już tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. I tutaj w tym przypadku wolałbym, żeby to robić w odpowiednich warunkach z lekarzem, bo dr Batman-Gelicz pokazał, że te, że te obrzęki również znikały. Tak samo. Ale wtedy trzeba no już mierzyć ilość płynów. Pobieranych ilość płynów wylaranych z naszego organizmu. To już jest zadanie, raczej bym powiedział dla lekarza. Jeżeli ktoś ma tego, tego typu problemy, no to ostrożnie. Wolałbym jednak tutaj to robić z lekarzem. Jeżeli ktoś z kolei zaczął tą wodę pić i zaczęły puchnąć mu kostki. To nie jest wina wody, to nie jest wina soli. To jest wina czegoś innego. Bardzo wtedy, yy, najczęściej jest to zła praca nerek. Ale nie tylko. Jeżeli takie zjawisko wystąpi, to znaczy organizm nam dał do zrozumienia, coś jest nie tak. Zwróć na to uwagę, bo to mogą być sprawy związane oczywiście z krążeniem. Nerki to pierwsza sprawa, trzeba zbadać. Ale to nie jest wina wody, bo u zdrowego człowieka nawodnienie organizmu jest częścią jego dobrego, normalnego, zdrowego funkcjonowania. A jeśli organizm źle reaguje na tą wodę, to znaczy tam w nim jest problem, trzeba szukać, aż się go znajdzie. Być może droga będzie długa, ale warto jest, warto jest to robić. Także tu z, tym, z tymi obrzękami to zalecam w tym przypadku ostrożność. Nie znaczy, że się nie da, ale ostrożnie, powoli. We wszystkich tego typu rzeczach, właśnie kiedy mamy nadciśnienie, ja widziałem, jak pięknie to nadciśnienie się regulowało u osób właśnie po piciu tej wody z solą. Ten efekt przeciwbólowy jest też nie do przecenienia. Pamiętam, przyszła mama kiedyś do mnie z takim chłopcem czternastoletnim, od którego od dwóch tygodni bolał brzuch. Nie wiadomo było dlaczego, nie reagował na nic i ten brzuch go cały czas bolał przez dwa tygodnie. No i w ciągu jednego dnia ten brzuch mu przeszedł, znaczy, ból brzucha przeszedł. Mama, potem pamiętam, dzwoniła do mnie. Dziękując, że Woda wyleczyła brzuch mojego syna. Nie wiem, czy wyleczyła, ale być może właśnie tam powstawał mu jakiś stan zapalny. I nawodnił się chłopaczek, i ten brzuch mu przeszedł, ból brzucha przeszedł. Dlatego w tego typu rzeczach bardzo yy, zalecam i warto jest zawsze coś takiego spróbować. Piszą do mnie nieraz osoby, Yy, czy na e-mailu, czy bardzo często właśnie na Facebooku, kiedy jest ten temat poruszany yy, i wielokrotnie dostawałem takie e-maile typu Panie Jerzy, ta woda z solą działa zarąbiście. Ale ktoś był tak nakręcony, że w ogóle mi nawet nie powiedział dlaczego, co się stało, yy, co miał za problem, że ta woda mu yy, pozwoliła tego problemu uniknąć. Tak są ludzie nakręceni tym, że, że tak się stało, albo piszą, to działa, albo ta woda działa. To nic nowego, wydaje mi się, i nic jakiegoś szczególnego, a więc nie twórzmy tutaj z wody panaceum na wszystko, bo tu nie chodzi o wodę, wodę, tu chodzi o nawodnienie organizmu, które jeżeli nam się chce pić, to już jest za późno. Aha, jeszcze jedna rzecz mi się właśnie przypomniała. Panie w ciąży, szczególnie w tych pierwszych, w pierwszych miesiącach, kiedy występuje ten odruch wymiotny, zostawcie sobie szklankę wody przy łóżku i troszkę soli. Budzicie się, sól na język, wypić szklaneczkę wody i zaczekajcie chwilkę. Najczęściej, właśnie te, ten odruch wymiotny mija. Następna sprawa. Aha, właśnie. Yy, Doktor Batman-Gelicz powiedział, że Jednym z pierwszych objawów odwodnienia organizmu jest głód. A ja często mówię, żeby znacznie rzadziej jeść, że za często jemy, za dużo jemy. Ja często powtarzam, jem raz, raz dziennie tylko, a od czasu do czasu staram się wprowadzić tak właśnie, żeby dwa dni w tygodniu nie jeść w ogóle nic, zero. Wtedy właśnie piję wodę z solą. Teraz. Kiedyś piłem samą wodę, ale odkąd kilka lat temu dowiedziałem się, jak działa prawidłowo, jak przebiega prawidłowe na odwodnienie organizmu, więc piję teraz wodę z solą. I rzeczywiście, kiedy jesteśmy głodni, bardzo głodni, trzeba wtedy napić się wody. Myślę, że to jest wszystko. Jeśli mi się coś przypomni, to może zrobię taką później wstawkę. Do tego też filmiku zobaczę, jeśli na coś jeszcze, jeszcze wpadnę. No mam nadzieję, że wiemy teraz dokładnie, jak to wszystko zrobić, żeby sobie poprawić życie. Wszystkie choroby przewlekłe można leczyć, tak jak mówiłem, i zaczynajmy zawsze od tych prostych sposobów domowych pić więcej wody z solą, nawodnić organizm i wtedy można oczekiwać, że, że będzie dobrze, jeśli przyczyną Naszego schorzenia właśnie było odwodnienie, na co wskazał pan dr Batman-Gelicz, że wiele, wiele chorób właśnie zaczyna się od odwodnienia organizmu i braku jego właściwego nawodnienia. Aha, właśnie, wiedziałem, no coś sobie jeszcze przypomnę. On wskazywał na to, że woda jest wodą, a mleko. Jest mlekiem, jest środkiem odżywczym, jest środkiem spożywczym. Herbata to herbata, a kawa to kawa. On nie wliczał tego do tak zwanego bilansu wodnego. On mówił, woda. Woda to jest woda. Woda jest woda, jest woda. I tyle. Życzę Państwu przyjemnego nawadniania i wychodzenia z różnych paskudnych chorób czy schorzeń, jakie mamy spowodowanych tym, że jesteśmy odwodnieni. Do widzenia!